Godzina 8.32. Słuchają Państwo specjalnego poranka wnet z Gdańska. Dzisiaj 40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych, a w naszym studio małżeństwo, które duży wkład miało także w tworzenie Solidarności. Pani Joanna i Andrzej Gwiazdowie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Co Państwo myślą, kiedy patrzą Państwo na salę BHP po 40 latach? Jakie emocje, jakie uczucia Państwu towarzyszą? No cóż, wracają wspomnienia, chociaż te wspomnienia są na żywo w zasadzie na co dzień, bo sytuacja obecna przywołuje tamte czasy i jakby poniekąd fiasko tamtych wydarzeń, bo okrągły stół przekreślił to, co osiągnęliśmy 40 lat temu. A małżonka? Kobiecym okiem? No więc ja chciałam powiedzieć, że nie byłoby Solidarności, gdyby nie było wolnych związków zawodowych Wybrzeża. I jedną z najbardziej tragicznych rzeczy, które się zdarzyły w Polsce, to było to, że w okresie transformacji, kiedy według planu Balcerowicza wyrzucano po kilkadziesiąt tysięcy osób z pracy, wtedy robotnicy nie mieli, pracownicy ogólnie rzecz biorąc, nie mieli żadnej ochrony związkowej. Dlatego w tej chwili no jesteśmy o tyle dobrej myśli, że Związek Zawodowy Solidarność pod przewodnictwem pana Piotra Dudy wrócił do swojej działalności związkowej, bo związki zawodowe są absolutnie niezbędne. Pan Andrzej Gwiazda powiedział o fiasku, powiedział o tym, co stało się przy okrągłym stole. Ma pan żal do siebie? Ma pan do siebie pretensje, że się pan zachował tak, a nie inaczej wtedy w 80 roku? Co można było zrobić lepiej? Co trzeba było inaczej przeprowadzić, żeby może tę historię alternatywnie napisać? Wiele rzeczy trzeba było przeprowadzić inaczej, tylko nie mogliśmy, bo sytuacja była taka, której nie byliśmy w stanie zmienić, ani jej podołać. Wydaje mi się, że zrobiliśmy tyle, co było w ludzkiej mocy w tamtej sytuacji. Mieliśmy całą strukturę Solidarności naszpikowaną agentami. Mieliśmy na czele przewodniczącego, który był agentem. I natomiast wracając jeszcze do 40 lat temu, nie mieliśmy żadnych kompleksów. Zdawaliśmy sobie siłę i inżynierowie, i menadżerów wtedy nie było, ale i robotnicy ze swojej wartości, ze swoich umiejętności, i nie mieliśmy wobec Zachodu żadnych kompleksów. A jakby ideą, zasadą strajku była ochrona miejsc pracy, czyli zakładów. W instrukcji rozdawanej przed rozpoczęciem strajku 14 sierpnia było w instrukcji, jak strajkować, był punkt, że ogłaszając strajk, załoga przejmuje odpowiedzialność za mienie zakładu i za stan zakładu. I skracając, powiedziałbym, strajk sierpniowy był buntem przeciwko złemu zarządzaniu naszą gospodarką i naszymi fabrykami. Naszymi. Okrągły stół stwierdził, że jest to mienie niczyje, porzucone, i rozdawał go za darmo konkurencji, której jedynym celem było zlikwidowanie konkurencji, czyli zniszczenie tych zakładów. Mało tego, w 90-tych latach w szkoleniach dla menadżerów
było wykładane, jak zniszczyć własny zakład, jak go ekonomicznie rozłożyć, bo z mojego przedsiębiorstwa byli ludzie i mi opowiadali, czego, co im wykładali. Więc okrągły stół był, można powiedzieć, Balcerowicz. Balcerowicz nie był specjalnym profesjonalistą, nic nie wymyślił. Balcerowicz po prostu zastosował metodę Keynesa w SPAC. Czyli te wszystkie działania, które były przewidziane przez ekonomistów jako zapobieganie lub wychodzenie z kryzysów, to on zastosował odwrotnie, czyli zastosował takie, które musiały spowodować totalny kryzys gospodarczy. Ja jeszcze wrócę do tej historii, do historii alternatywnej albo do historii, która miała miejsce, ale inaczej jest dzisiaj przedstawiana. To pytanie do pani Joanny Gwiazdy. Czemu dzisiaj, kiedy są takie ważne obchody, nie ma jednej prawdziwej wersji, jednej historii, która naprawdę się tutaj wydarzyła? Czy to jest tak trudne, żeby po prostu razem mówić, było tak i tak i tak, po kolei? Gdzie jest problem? Problem tkwi w tym, że historię piszą zwycięzcy. Nie jest prawdą, że historię można napisać, jak to się mówi, obiektywnie, bo trzeba być absolutnie opierać się na faktach. A fakty są po prostu zmieniane, są fałszowane. No, nie jest, społeczeństwo jest podzielone, władza jest podzielona. Może po prostu za dużo umamy targowicy. No. Jeśli połowa prawie, że ludzi głosuje na jakieś opcje po prostu nie wygodne być może dla Brukseli, ale zgubne dla naszej gospodarki, dla naszego społeczeństwa. Pytanie do pana Andrzeja Gwiazdy. Co się stało, że 16 sierpnia, ja dzisiaj z uporem zadaję prawie wszystkim gościom to pytanie, że 16 sierpnia Lech Wałęsa podejmuje decyzję o tym, żeby zakończyć strajk, w pewien sposób dogaduje się z przedstawicielami tutaj stoczni, żeby były podwyżki dla pracujących, to ma zakończyć strajk. Państwo się o tym dowiadują. Jest ogólne poruszenie. Andrzej Kołodziej nazywa to po imieniu. Mówi, że Lech Wałęsa zdradził nas i że nie możemy przestać strajkować. Tak się wtedy mówiło, zdrada jednoznacznie. Jak to się stało, że później ci sami ludzie wybierają go na szefa MKS-u, że idą za Lechem Wałęsą, mimo de facto, że został on pierwszym i głównym łamistrajkiem? Niech mi państwo to wytłumaczą, bo ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Proszę pani, nikt nie odebrał w Wałęsie tytułu przewodniczącego komitetu strajkowego. I kiedy dołączył do nas w tej sali BHP, kiedy już było pierwsze posiedzenie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, to po prostu ludzie go nie znali. I jeśli ktoś wtedy powiedział, no to niech przewodniczącym MKS-u zostanie przewodniczący Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej. I tak to się stało. A państwo nie krzyczeli, że to osoba, która nas zdradziła, że nie zasługuje na tą funkcję, że chciała zakończyć strajk i tak dalej, i tak dalej? Proszę pani, oczywiście mieliśmy wtedy już... Mieliśmy, można powiedzieć, 90%, zaledwie 90% pewności, że Wałęsa jest agentem, ale nie mieliśmy na to żadnych dowodów. Natomiast Stocznia Północna, Stocznia Remontowa nie chciały się przyłączyć do MKS-u, Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, dlatego, że na przewodniczącego został wybrany Wałęsa. Jest jeszcze druga wersja. Widocznie w naszym składzie było więcej agentów, niż żeśmy przypuszczali. Wśród tych wtedy na sali BHP, gdy 28 zakładów przysłało swoich delegatów.
Ale jest jeszcze jeden problem. Na jakiej podstawie mamy przypuszczać, że gdybyśmy wstali i powiedzieli, to jest zdrajca, to inni by nie powiedzieli, gwiazdowie są zdrajcy. No to jest, właśnie mówię, piszemy historię alternatywną. To po prostu nie było możliwe. Jeszcze... Państwo patrzycie na to z punktu widzenia obecnej sytuacji, kiedy już nastąpiło jednak mimo wszystko jakieś odkłamanie. No okazało się, kto jest kim. Ale wtedy byliśmy po prostu... Andrzej był z Komitetu Strajkowego w Elmorze, ja z Centrum Techniki Okrętowej i nic poza tym. Ale jednak mimo wszystko te 40. rocznica, te obchody nie obchodzą Państwo wspólnie na przykład z Bogdanem Borusewiczem. Europejskie Centrum Solidarności też jest w ogóle alternatywnie gdzieś z boku, że to wszystko wie dla pani, młodego człowieka jest. No dosyć to niech się dzieci uczą historii, nie ma innego wyjścia, bo jak się nie zna historii, to się robi różne głupstwa i się nie rozróżnia niczego. Tak, ale jak ktoś przyjeżdża z zagranicy nawet, no to myśli sobie Europejskie Centrum Solidarności, no to tutaj jest to wszystko. A nie dziwi go, że to nie jest Polskie Centrum Solidarności? Co to znaczy Europejskie Centrum Solidarności? A na czele tego Europejskiego Centrum Solidarności stoi człowiek, który jest pracownikiem etatowym rządu federalnego Niemiec. Bo pan, no tak, pan Bezil Krajski jest... pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemieckiej Republiki Federalnej. Ja na chwilę wezmę mikrofon od pani Anny Gwiazdy i w naszym studio jest także kolejny gość. Ja się tak odwrócę trochę, tu mamy takie studio wyjazdowe i plenerowe i w naszym studio jest kolejny gość, ja tak przekładam te kartki, Andrzej Michałowski, także działacz Solidarności. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Przysłuchiwał się pan, nie, jeszcze chwilkę, jeszcze minutkę, przysłuchiwał się pan rozmowie z panią Joanną i Andrzejem Gwiazdami. I co pan myśli na temat właśnie oceny, jeżeli chodzi o tą historię, o te 40 lat temu, jak ta historia jest pisana i wygląda dziś? My dzisiaj możemy mieć pretensje do tamtego komitetu międzyzakładowego, dlaczego Wałęsa był przewodniczącym. Tutaj Andrzej i pani Anna powiedzieli dokładnie dlaczego. Brakowało wtedy dokumentów. Zdarzyło się tak, że na jednym ze spotkań wolnych związków zawodowych Wałęsa się rozpędził i został nagrany, że wskazywał, rozpoznawał ludzi z grudnia 70. Ja brałem udział w grudniu 70. Biłem się na ulicach Gdańska i byłem pod więzieniem Gdańska. Żeśmy chcieli odbić tą delegację, którą aresztowano i widziałem Wałęsę na własne oczy, jak z budynku milicji na Świerczewskiego do nas przemawiał. I też wtedy, dzisiaj możemy, krzyczał, nie idźcie tam na to więzienie, bo was tam poszczelają. Dzisiaj on nie ma żadnej sensownej wersji, co on tam robił, kto to, dlaczego się tam znalazł. Ciągle kombinuje, że go tam ktoś wpuścił, że on tam chciał to wszystko rozładować, że on to załatwiał sprawy. Bez sensu. On był agentem już od... On nie był agentem od 70 roku. On był agentem jeszcze jak ze wsi wylądował w wojsku, dlatego że kradł tam jakieś urządzenia do kombajnu czy do czegoś i uciekł do wojska, ale myślał, że się uda. Nie, bo WSW zwerbowało tego człowieka i on tutaj do stoczni już przyszedł z papierami. Ja pytałem pułkownika Wrońskiego, pytałem majora Frączkowskiego, bo pisałem książkę Moja Solidarność, fakty, zdrady i nadzieje. Jak to było? I Frączkowski mi powiedział, były dokumenty przesłane przez WSW do SBC tutaj w Gdańsku, tak, że Wałęsa był prowadzony, no, czyli to był agent zawodowy, to był, on się później pokłócił, bo chciał ciągle pieniędzy. Tutaj taki pułkownik, kapitan Stachowiak z kapitanem z SB zakładali w takiej kaczapie specjalną linię podsłuchową. I Wałęsa tam, on ciągle się domagał pieniędzy. Przyprowadzał swoich kolegów i to były nagrywane tutaj z tej kaczapy rozmowy i on ich tam podpuszczał, tak jak Henia Jagielskiego i innych. Słuchajcie, będzie 1 maj, to pójdziemy, te czerwone sztandary im będziemy rzucać pod nogi tam, na te trybuny.
i ciągle się domagał tych pieniędzy. I w końcu SBC, jak już się zaczął kłócić tutaj z dyrektorem stoczni Gnichem, to już i powiedział, aha, jeszcze go zrobili tutaj takim tym BHP-owcem społecznym. To już tak mu pióra urosły, że zaczął dyrektora wyrzucać na ulicę. Dyrektor był również SBC-iem Gnich. No więc załatwił to, że w końcu go ta SBC w 86 roku zaproponowali mu, że mu dadzą mieszkanie, że mu dadzą pracę. Urząd Wojewódzkiej Rady Narodowej nawet mu przez 6 miesięcy płacił taki dodatek socjalny. Dali mu mieszkanie na Stogach, dali wszystko, żeby tylko z tej stoczni uciekł. No w końcu obraził się na nich, poszedł tam do elektromontażu i w 80. tutaj Stocznia Gdańska była napompowana agenturą. Tu było KGB, tutaj były niemieckie służby, tutaj były SBC, a tutaj sowieckie. No, o strajku to dzisiaj Borowczak mówi, że oni tak i Borusewicz, że oni to tak przygotowali. Przecież to wszyscy, cała agentura wiedziała dokładnie. No, i kto to będzie prowadził i dlaczego, jaki ten przewrót ma być. Chcieli zrobić, jak to Rospuchowski mówi, taką pierestrojkę, żeby zagospodarować majątek polski. I taka była historia. Ale... Natomiast jeszcze wrócę do tego. Co Wałęsa zrobił? Zrobił to, że podpisał koniec tego strajku. Gdyby nie Alina Osowska i mama tutaj koło mnie siedzącego Janusza Walentynowicza, to tak naprawdę to by ten strajk umarł własną śmiercią, bo on to podpisał. I co? A ja byłem portowcem. I myśmy tam w porcie się dowiedzieli, że stocznia już sobie załatwiła 1500, że już wszyscy są zadowoleni, że będzie... w porcie nastąpił rozłam. I wtedy żeśmy wysłali taką delegację, w której ja też brałem udział. No muszę powiedzieć, że taką miałem... Tak mi powiedzieli moi pracownicy, że mam iść sprawdzić, co ten Pyka nam tutaj zaproponował. I jak żeśmy wrócili, to Andrzej... A kto to był ten człowiek? Wicepremier, taki, co go Gierek tutaj przysłał i chciał ten strajk pokierować. Jak żeśmy wrócili, pamiętasz, Andrzej, tam był taki zając z Zamontówki czy z Północnej, ja tam byłem i Andrzej się tak Wałęsa siedział cicho i się w ogóle nie odzywał. A myśmy pojechali na tak zwane sprawdzam. Wzięliśmy 21 postulatów. Pojechaliśmy do Wojewódzkiej Rady Narodowej, gdzie było ten Pyka, tam miał obiecywał, takie głupoty gadał, że go tutaj pierwszy sekretarz przysłał, że on tu i tak dalej będzie takim rozgrywającym. Okazało się, że nic nie miał, żadnych kompetencji, miał tylko, powiedział, że 1500, tak jak już stocznie dali, także wszystkie zakłady dostaną. Andrzej Gwiazda się śmiał z nas. Ja pamiętam ten jego śmiech tutaj na sali BHP i mówił, no widzicie, wy z czerwonymi chcecie u nich rozmawiać. To jest błąd, mówi z nimi. I tak naprawdę całym mózgiem sierpniowych strajków to był właśnie Andrzej Gwiazda. Andrzej Gwiazda jest tutaj z nami w studio, przysłuchuje się historii, które opowiada Andrzej Michałowski, czyli tych informacji na temat Lecha Wałęsy już mamy dosyć dużo. To dossier jest takie obszerne. No ale miał swoich popleczników. No przecież kiedy Wałęsa się wygadał na takim spotkaniu w UZZ-u, że właśnie denuncjował kolegów, rozpoznawał ze zdjęć, to wtedy go Borusewicz obronił, bo chcieliśmy natychmiast zerwać kontakty, po prostu wystarczyło zaprzestać go powiadamiać, kiedy się zbieramy, no i by wylatywał. No ale, ktoś Borusewicz go jednak powiadamiał. Nie, bo to, bo to, a potem 40 lat temu po zwolnieniu Anny Walentynowicz, oczywiście planowaliśmy strajk, no, tydzień czasu zajęło wydrukowanie ulotki podpisanej przez Wolne Związki Zawodowe w obronie, apel o obronę Anny Walentynowicz. No i każdy z kolegów z WZZ-ów organizował strajk w swoim zakładzie. I było ucalone, zaczyna stocznia, potem przystępują wszystkie inne zakłady, następnego dnia rozpoczynają strajk. No a w tym gronie Borusewicz był jedynym niepracującym, czyli nie miał zakładu. No więc zapadła zgodna decyzja, no to Borusewicz pomoże w stoczni gdańskiej. I planem Borusewicza było umieszczenie Wałęsy jako na czele strajku. Stoczni. Ja wracam do drugiego rozmówcy. Pan Andrzej Michałowski jest w naszym studio.
Z tego, co pan mówi o tym udziale służb i o tej skoordynowanej akcji, to możemy powiedzieć, i niestety tak ze smutkiem też spojrzeć na to, że Solidarność powstała, pięknie, cudowny ruch i naprawdę szacunek i chwała Państwu za to, że tak było, ale z drugiej strony, jak słyszymy informacje, o których Pan mówi, tak, o tym, że naszpikowanie agenturą było tak duże, to jest taki smutny wniosek, że z jednej strony ruch, piękna rzecz, a z drugiej strony prezent dla komuny ogromny, bo na tacy dostali wszystkich związkowców, wszystkich ludzi zaangażowanych i w białych rękawiczkach, wprowadzając stan wojenny, pozbyli się elity, często ludzie wyjechali. Dlaczego pani... Proszę pani Anna Gwiazda. To znaczy lepiej nic nie robić według pani. Nie. No, jeśli pani mówi, że Solidarność ujawniła całą masę porządnych, patriotycznych, zaangażowanych ludzi, przez co umożliwiła im po wprowadzeniu stanu wojennego wyłapanie tych ludzi. Ja nie rozumiem tej logiki. Nawiązywałam do pana Andrzeja Michałowskiego, który mówił, że to było wszystko skoordynowane i zaplanowane. Po prostu. No i okazało się, że trzeba było wyprowadzić czołgi, bo się nie udało tej organizacji, tej Solidarności wmontować w system. Przecież to stan wojenny jest dowodem na po prostu upadek tego spisku, który oni mieli. Solidarność rozwijała się zbyt szybko, żeby byli w stanie ją opanować. To jak kula śnieżna. I okazało się, że dobrze wszyscy trafiliśmy w nastroje społeczne, w potrzeby Polaków, w te jakieś, no nazwijmy to, nastroje patriotyczne. I była już nieodwracalna dziura w systemie. To już nie był system totalitarny, skoro powstała masowa organizacja. Tak, prawda? Jak najbardziej. Która miała własny statut, rządziła się własnym prawem, miała własne zwyczaje, które były przestrzegane. To oczywiście, ja się z panią zgadzam. Chodziło mi o to, że podczas tego wszystkiego, co się działo podczas stanu wojennego, po prostu ogromna część ludzi zasłużonych wyjechała i nigdy do Polski nie wróciła. No to wielka szkoda, że wyjechali. Nie, to nie tak było. Którzy chcieli wyjeżdżać. Natomiast ogromna część ludzi weszła do podziemia. Inni byli aresztowani, inni byli internowani. Ja na przykład byłem przez 6 lat albo więzienie, albo podziemie. I tak dwa razy siedziałem. Wyskoczyłem spod ulic, od razu wchodziłem do struktur podziemnych. Także to nie było tak. Ja powiedziałem w jednym z takich wywiadów, że u Płużańskiego, bo on tak nas trochę porównał do żołnierzy niezłomnych. Wyklętych. Ja powiedziałem tak. Myśmy się dopiero dowiedzieli, że jesteśmy kontynuatorami tamtych niepodległościowych walk w podziemiu, już w strukturach, w stanie wojennym. Ale przed chwilą, myśmy się sprawdzili, tak jak Inka powiedziała. Zachowaliśmy się jak trzeba. Przed chwilą rozmawiałam z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, z panem doktorem Jarosławem Szarkiem i ta liczba osób, które wyjechały właśnie w okresie stanu wojennego czy po stanie wojennym jest zatrważająca, bo to jest od 900 do miliona ludzi. A tak liczba, która wyjechała z powodu planu Balcerowicza, z powodu umowy Okrągłego Stołu, to ile jest milionów? Parę milionów na pewno. 3 miliony. No więc... Lekko licząc 3 miliony. Więc to nie... Natomiast wracając jeszcze do strajku, w czasie, kiedy zaczynaliśmy strajk, byliśmy świadomi, że strajk jest prowokowany. 40 lat temu, 18 w poniedziałek, właśnie przybiegł Koziatek i mówi, że Andrzej, bo się sytuacja strasznie nagrzała przed dyrekcją, tłum się zebrał około 6 tysięcy ludzi. No więc pobiegliśmy tam, no okazało się, że Wałęsa już pierwszy dzień jakby, pierwszy poniedziałek,
wzmacniacz na wózku akumulatorowym, zasilany z akumulatora, więc mieliśmy nagłośnienie. No i Wałęsa z dyrektorem przegrywa totalnie, więc wlazłem na wózek, zabrałem mu mikrofon i dyrektorowi powiedziałem: wyście nas do strajku sprowokowali. I my teraz nie myśmy się dali sprowokować i teraz nie ustąpimy. I wyjąłem mu plik ulotek z kieszeni, które były rozrzucane z helikoptera. Więc mieliśmy pełną świadomość, że strajk jest prowokowany. Prowokacją było zwolnienie Anny Walentynowicz. Jest szansa na jakieś pojednanie? Dwóch, z kim? Dwóch z kim? Obozów? Nie wiem, jak to nazwać. No właśnie. Lis, no właśnie, z panem Lisem, komitetu, z panem Frasyniukiem. Komitetu strajkowego występuje dzisiaj w ECS-ie. Z Borusewiczem i Wałęsą. Andrzej Michałowski? Tak, tego się nie da zrobić, dlatego że jeżeli pani rzuciła takie nazwisko jak Frasyniuk czy Schetyna, to są matrioszki, to są ludzie, którzy do dzisiaj są sterowani przez służby i tutaj się nie da tego. Borusewicz jak zwykle za, jak to powiedział Janek Hałas, za BM-kę i za władzę zrobi wszystko. To są ludzie, z którymi się nie da. Przecież ECS tutaj obok to jest antypolski ośrodek dywersji przeciw Polakom. Tutaj ja z Andrzejem, z Joanną składamy kwiatki pod pomnikiem Trzech Krzyży na placu, a oni z tego bunkra krzyczą do nas faszyści. No to jak to wygląda? To my mamy się z nimi bratać? To się nie da. Zresztą tutaj przyprowadzane są te wszystkie bojówki, ale to są zawodowe bojówki. Kodu, zawodowe bojówki tęczowe, zawodowe bojówki lewackie. I oni krzyczą pod bramy, w którym jest portret papieża, że Pan Jezus chodził w sukience i jakieś takie, i wyzwiska na nas. No przecież pobili nas tutaj raz. Pobili starszych ludzi. Tym bardziej, że to trzeba podkreślić, że jednym z postulatów sierpnia 80 było propagowanie mszy świętych i w rozgłośniach radiowych i w telewizji. To był jeden z postulatów przecież, który państwo mieli na sztandarach. Postulaty to jest już wypracowane. Retoryka komuny, którzy właśnie chcieli zastąpić żądania strajkowe mianem postulatów, czyli coś, co się dopiero... I dosłownie, no i wiem, bo już nas czas goni i naprawdę ostatnie pytanie do panów. Te 21 postulatów, jak przełożyły się na rzeczywistość? Andrzej Michałowski? No więc widać, że dzisiaj znowu by się przydały od nowa zweryfikować to wszystko, to co te, przecież te emerytury, renty zrównane. Służba zdrowia. Służba, ale mówimy o esbeckich, prawda? No. A ja mówię o służbie zdrowia A ilu naszych ludzi dzisiaj chodzi w bidzie, nie mają kasy. To byli ci, którzy najbardziej walczyli. Taki Mirek Błaszkiewicz, prawa ręka Bogdana Borusewicza. On już wszystkie śmietniki obczyścił ze złomu i z puszek w Nowym Porcie. On ma 400... Po iluś tam latach mu dali tam, przecież on cały czas nie miał szans normalnie zarobkować. Takich ludzi jest tysiące. Tysiące. Andrzej Gwiazda, odnośnie porozumień sierpniowych i ich przełożenia na dziś. Ostatnie kilka zdań. W 1998 roku według rocznika statystycznego spożycie mięsa w Polsce było o 20% mniejsze niż w roku 80. I Joanna Gwiazda. No proszę pani, niepodległość traci się zbrojnie i zdobywa się zbrojnie. Myśmy nie mogli zdobyć niepodległości tak, jak się powinno. No więc byliśmy skazani, jesteśmy do tej pory skazani na odzyskiwanie kolejnych pól. Bardzo dziękuję. Andrzej Michałowski, działacz z NSZZ Solidarność oraz pani Joanna i Andrzej Gwiazdowie, a także założyciele Solidarności. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję.